Witajcie, z tej strony Mini Angel. Ruszamy ze szczegółowym poradnikiem do Senny. Tak jak przy innych bohaterach, będę dużo opisywał tą postać podczas tworzenia run i itemów, więc warto obejrzeć cały poradnik do samego końca. Do dzieła! Krótko na temat skilli, które opisałem Wam już w poprzednim moim filmie, do którego się teraz odniosę. Zaczynamy od jej pasywki o mrocznej nazwie Rozgrzeszenie. Atak Speed ma zupełnie inne skalowanie niż przy zwykłych postaciach. Zobacz, na pełnym Atak Speed buildzie wyciąga 1,17 Atak Speeda. Aby zbalansować jej walkę, zamiast Atak Speeda ma 20% dodatkowych obrażeń od ataku, czyli jeśli mamy 100 ataku, to 20 dostajemy w bonusie od reliktowego działa. Jakby to było mało, co 4 sekundy jej drugi atak wydziera duszę przeciwnika. Zadaje to dodatkowo 16% obecnego życia twojego oponenta. Dusze możemy zbierać na dwa sposoby, albo jak wcześniej wspomniałem, co drugi autoatak i tu mamy cooldown 4 sekundy na osobę, albo dusze pojawiają się co jakiś czas po zabiciu zwykłych mobów. Dodatkowo pewna dusza jest z każdego zabitego przeciwnika, stwora w dżungli i kanona. Każda dusza daje nam 1 punkt ataku, dodatkowo co 20 dusz dostajemy 15% krytyka oraz zwiększa się nasz dystans, na jaki możemy użyć autoataku, i na dzień dzisiejszy jest to 25 jednostek. Jakby to jeszcze było mało, to 35% nadwyżki krytyka zmienia się na kradzież życia. Czyli jeśli mamy łącznie 200% krytyka, to mamy dodatkowo 35% kradzieży życia. Aby zbalansować trochę jej atak, to obrażenia krytyczne zmniejszone są o 35%, a levelowanie nie daje jej punktów ataku. Skoro znamy jej pasywkę, pora przejść do umiejętności aktywnych. I teraz Q to przebijająca ciemność. Wygląda podobnie do Q od Luciana. Możemy go użyć na sojuszniku lub na przeciwniku. Działa również na minionach. Trafiając przeciwnika, zadajemy mu obrażenia fizyczne. Trafiając sojusznika, leczymy go. Jeśli trafimy jednym strzałem sojusznika i przeciwnika, to skill działa na obu. Jej W to ostatni uścisk. Strzelamy po linii prostej skillshotem, który trafiając pierwszego napotkanego przeciwnika, tudzież miniona lub gracza, zadaje obrażenia fizyczne, a po jednej sekundzie dookoła trafionego przeciwnika następuje wybuch mgły, który unieruchamia wszystkich przeciwników. I jest to tak zwany root, czyli przeciwnicy mogą używać skilli, walczyć, tylko nie mogą ruszać się z miejsca. Czyli nie jest to stan, czy jak to woli ogłuszenie. Nazwa E to klątwa czarnej mgły. Senna zmienia się w chmurę na 8 sekund. Jest niewidzialna i nie da się jej zaznaczyć. Sojusznicy, jeśli wejdą w jej chmurę, również stają się niewidzialni, a wychodząc stają się duchami. Zwiększa to ich prędkość ruchu o 20%, dodatkowo, dopóki przeciwnik nie podejdzie wystarczająco blisko, to nie da się ich zaznaczyć. Czyli jeśli ktoś jest duchem, nie da się go autoatakować z dystansu, jeśli jednak ktoś użyje obszarowego skilla, to obrażenia na szczęście normalnie wchodzą. Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli R-kę, wydaje mi się, że jest to jeden z najmocniejszych ultimate'ów w LoL-u. Skill ten działa na całą mapę, dosłownie. Obrażenia zadawane są w wąskiej linii skilla, a więc na szczęście nie jest to cały ekran, ale za to dystans nie ma znaczenia. Znaczy to tyle, że jeśli grasz na bocie, możesz bez problemu zestrzelić topera. Spodobało ci się? Spokojnie, to nie wszystko. Jak widzisz, jej R-ka jest bardzo szeroka. Chodzi tu o to, że sojusznik trafiony jej zewnętrzną częścią R-ki dostaje tarczę, a więc jeśli trafisz przeciwnika na topie środkową częścią, to zadasz mu dużo obrażeń, a przy okazji jeśli zewnętrzna część skilla trafi w sojusznika, to dostaje on tarczę. A więc nawet jeśli obrażeniami nie trafisz przeciwnika, to i tak pomożesz swojej drużynie, dając jej tarczę. Zanim przejdziemy do buildów, to myślę, że teraz jest dobry czas, aby powiedzieć o jej możliwościach. Wiesz już, że jej autoatak jest bardzo wolny, ale za to ma wielkie obrażenia. Postaraj się, aby to wykorzystać. Mając tą wiedzę, to nieważne, który masz level, cały czas trzymaj się za linią walki. Twoją przewagą jest dystans, więc go wykorzystaj.
Jeśli dopuścisz do tego, że przeciwnik do ciebie podejdzie, to masz małe szanse na przeżycie. Jej skill Q działa na obiektywy takie jak wieże, inhibitory, Nexusa, ale i również wardy, twoje jak i przeciwnika. Więc możesz używać Q do szybszego bicia wież, a do tego, gdy na przykład twój przeciwnik jest na niskim poziomie życia, a ty nie sięgasz go z autoataku, możesz postawić swój ward i strzelić w niego. Zobacz, jeśli grasz na supporcie, to jesteś jednym z nielicznych bohaterów, które są w stanie na pierwszym levelu zniszczyć ward przeciwnika bez używania jakichkolwiek itemów wykrywających. Wystarczy w tym celu zaatakować z combo właśnie warda. Zobacz, autoatak, Q, autoatak. Odległość twojego autoataku zależna jest od ilości zdobytych dusz, dlatego postaraj się zbierać ich jak najwięcej. Twoje autoataki i Q przechodzą przez Windwalla Yasuo, więc Senna jest rewelacyjnym counterpickiem na Yasuo. Lethality, czyli przebicie pancerza, daje jej niesamowite obrażenia przeciwko postaciom, które nie mają defensywnych przedmiotów. Potrafi zabić na combo, czyli autoatak, Q i jeszcze jeden autoatak. Teraz czas na buildy i postaram się przy każdym wyborze powiedzieć coś więcej o tym bohaterze. Zacznijmy od run i tutaj przedstawię ci mój build. Możesz się z nim nie zgadzać, ale ja wiem, że on działa. Pod koniec filmu dodam odnośnik do mojego meczu na Sennie, będziesz mógł obejrzeć, jak ja nią gram. Zaczynam od dominacji, po to, by jak najbardziej zwiększyć punkty destrukcji, czyli lethality. Są to punkty, które niwelują punkty obrony przeciwnika. Tutaj do wyboru masz albo elektryzację, da ci to dodatkowe obrażenia po combo, czyli autoatak, Q, autoatak. Jak jednak oglądasz moje inne poradniki, wiesz, że ja skupiam się na defensywnym początku i agresywnym midgame'ie, więc wolę wziąć mrocznego żniwiarza, bo daje większe obrażenia w późniejszej fazie gry. Drugą runą jest niespodziewane uderzenie. Po wyjściu z jej E będziesz miał dodatkowe punkty destrukcji. Możesz też wybrać cios poniżej pasa. Będzie działał na bohaterów uwięzionych w klatce. Dalej wybieram kolekcję oczu. Senna jest postacią, która zadaje tak duże obrażenia, że bardzo łatwo jest zebrać wszystkie punkty. Na koniec wybieram superłowcę. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jej ulti jest bardzo dobrym skillem. Warto zmniejszyć jego cooldown o 25%, szczególnie, że idziemy w builda właśnie pod przebicie. Dalej wybieram precyzję, ze względu na to, że daje na stałe 500 punktów many przy udziałach w zabójstwie. Dlatego wybieram rozwój myśli. Senna jest postacią, której dość mocno brakuje many. Ta runa powinna zaradzić na ten problem. Dalej wybieram ostateczny cios. Lubię zestrzelić przeciwnika, który ucieka. Do tego jej ulti na pewno dzięki temu będzie miało mocniejszą siłę rażenia przy dobijaniu przeciwników. Jeśli chodzi o resztę, tutaj idziemy full attack i albo życie, albo defensywa. Tu zastanów się, przeciwko komu grasz. Jeśli ADC jest AD, a support AP, to wtedy życie da ci więcej. Jeśli natomiast ADC jest AD, a support tankiem, no to lepiej sprawdzi się pancerz. Dzięki temu buildowi jesteśmy w stanie zrobić przeogromne obrażenia. Zobacz kilka akcji. Teraz przejdźmy do itemów. Na dzień dzisiejszy moim ulubionym buildem jest Lethality Build. Jako support zaczynam od widmowego sierpu. Dzięki niemu mam więcej ataku, a dodatkowo za każdy atak wymierzony w wroga zyskuję golda. Przy pierwszym powrocie cofam się po ząbkowany sztylet i jak starczy kasiorki, to po buty.
to jest moment, gdzie można grać już bardziej agresywnie. Pamiętaj, że Senna ma dużo ataku i rewelacyjny zasięg. Wykorzystaj to teraz i zacznij grać bardziej agresywnie. Sztylet rozwijam na mroczne ostrze Dragharu. Dzięki niemu mój pierwszy atak po wyjściu z niewidki doda mi dodatkowe obrażenia. Mamy w tym momencie 21 punktów destrukcji. I takie małe przypomnienie. Pamiętaj, że jeśli twój sierp zdobędzie 500 golda lub jesteś bardzo blisko tej kwoty, to czas wymienić warda na soczewkę. Potem wybieram widmowe ostrze Jomu. Dlaczego? Są przecież lepsze itemy, tak jak na przykład krwawe ostrze. A no właśnie dlatego, że Jomu ma 18 punktów przebicia pancerza, a krwawe ostrze tylko 10, a my próbujemy jak najszybciej zdobyć jak najwięcej przebicia pancerza. Dodatkowo, jeśli aktywujemy Jomu, to szybciej poruszamy się i przenikamy przez miniony. Można w ten sposób lepiej walczyć w teamfightach. W międzyczasie warto rozwinąć buty i tu albo stawiamy na obronę magiczną lub fizyczną, albo prędkość i ja zazwyczaj wybieram prędkość. Okej, mamy 3 przedmioty kupione. Dało nam to duży atak, a do tego 38 punktów letality. Co teraz? Bardzo trudne pytanie. Albo robimy full letality build, a więc idziemy dalej w krwawe ostrze, zwiększy to nasze szanse w walce 1 na 1 dzięki prędkości ataku i przebiciu pancerza. Dalej wybieramy glewie umbry do niszczenia wizji i na koniec ostrze nocy, aby zniwelować jeden magiczny atak na tobie. Taki build można podrasować, dodając wisienkę na tort, czyli potkę na atak. I to jest build, który ma niesamowity atak, niszczy ludzi na 2-3 strzały, dosłownie miażdży. Ale, oczywiście jest jedno ale. Przeciwnik musi mieć mało punktów defa. Jeśli w drużynie przeciwnej jest dwóch tanków, to ten build słabo się sprawdzi. Po prostu punkty obrony zniwelują całe twoje statystyki przebicia pancerza, jakie zebrałeś. Dlatego szukamy też alternatywy. Gdy jesteś na etapie 3 przedmiotów, robisz już bardzo duże obrażenia, a twoi przeciwnicy nie są w stanie tak szybko kupić defa. Do tego, mając taki build, raczej grasz agresywnie i zazwyczaj masz już kilka zabójstw na koncie. Jak widzisz, że twoi przeciwnicy ubierają się defensywnie, pora temu przeciwdziałać. Teraz kup ognistą armatę i jeszcze bardziej zwiększy to twój dystans, dzięki czemu będziesz bardzo dobrze pomagał twojej drużynie daleko zza pleców. Potem jeszcze bardziej zwiększ przebicie pancerza dzięki przedmiotowi o nazwie Pozdrowienie Lorda Dominika. Brakuje nam tutaj kradzieży życia i można by powiedzieć, że krwiopijca byłby dobrym rozwiązaniem, ale nie! Pamiętaj, że nadwyżka twoich obrażeń krytycznych zmienia się w kradzież życia. Właśnie, kup na koniec ostrze nieskończoności. W 25-30 minucie masz już około 80 albo i więcej zebranych dusz. Masz już wtedy 60% krytyka z dusz i 15% z itemów, czyli kradzież życia wpada z nadwyżek obrażeń krytycznych. Jeśli jednak skupisz się na łapaniu dusz, możesz ich znacznie więcej nazbierać. Ja mam około 120 staków przy 30 minucie meczu. A to nie jest trudne, to tylko 4 dusze na 1 minutę gry. Jest jeszcze trzeci build i to jest najczęściej statystycznie wybierany build przez gracze. Wygląda on tak. Ja osobiście wolę ubierać postacie pod mój styl gry. Znaczy to tylko tyle, że warto byś wypróbował każdy z nich i znalazł swój własny środek. Dobrze, wiesz już wszystko. Podejrzewam, że nie byłeś w stanie zapamiętać każdej z moich porad. Obejrzyj odcinek jeszcze raz. Jeśli masz ochotę zobaczyć, jak ja gram na Sennie, link pokażę ci za chwilę na ekranie. Z racji, że YouTube nie pozwala dodać kart na koniec przy szerokokątnej rozdzielczości, to w pierwszym komentarzu pod filmem podeślę ci również link do mojego meczu. Powiem ci szczerze, że warto go obejrzeć, będzie pęta. Na koniec pamiętaj, że build, który ci podaję, wcale nie jest jedynym. Jak wielu jest graczy, tak wiele pomysłów. 11 grudnia szykuje się nerf senny. To jest nieuniknione.
Mam nadzieję, że nie wpłynie to na sposób doboru przedmiotów. W międzyczasie zapraszam Cię również, abyś zapoznał się z moimi poradnikami odnośnie samej gry w LoLu. Gry na supporcie, czy też na przykład na ADC. Tym oto sposobem reaktywuję serię poradników do postaci. Jeśli mi się to udało, to przed Tobą pojawiła się właśnie ankieta, jakiego czempiona chciałbyś, abym Ci opisał w kolejnych poradnikach. Przed Wami kilka moich propozycji. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam Cię również na mojego Twitcha. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, zapraszam Cię również na mojego Patronite'a. Link znajdziesz w opisie filmu. Widzimy się na Summoner's Rift, a teraz niech moc będzie z Wami. Cześć!